Siemano, moi mili, u Patensona, żeście zagościli. Właśnie zaczynamy dzisiaj w Farmers Life. Pogramy. Co my dzisiaj tu zrobimy? Do Marysi polecimy. Tam się z kierownikiem PGR-u dogadamy. Mam nadzieję, że serce Marysi uzyskamy. Więc na świnie i konia. Sięburek. Siema Burek. Maciora zdrowieje po porodzie, więc ją zabieramy. Kolejna Maciora 100% zdrowieje po porodzie. Zabieramy. Od razu Maciusia też zabieramy i stąd wypadamy. Leci. Tu w międzyczasie porobiłem. Zanudzać właśnie chciałem. W poprzednim odcinku już to ogarniałem. Gdzie ta? No Maciora. No fora z dwora. Ty Maciora. Chodź tu. No. Tu, chodź ta. Czy wywita, rozumita? Tutaj czas na naszą niekorzyść gra. Teraz kunia zgubiłem? No. Cyk. Zamykamy. Tu oczywiście przerabiamy. Na paszę, na wszystko. Czy my tu co pomieścimy? Może jak z kibelka skorzystamy, to coś tam poprzerabiamy. Chodź ta. Czy wywita, rozumita? Fika mika. Słomy dosyć sporo mamy, więc ten temat sobie poogarniamy. Czy my to zabieramy? A może byśmy... Weź jedź. Weź się zapnij tu do woza. A z tymi świniami... No może ich nie zgubimy, gdy na szybko do kibelka polecimy. Zaprzęgnij. Okej. Weź no Maciory, pozostawiajcie. Już za chwilę tu wracamy. Jeno tam się poogarniamy. Zimno, cimno i do domu daleko. Grudzień mamy. Do księdza jeszcze się powybieramy. Nie wiem, czy to w tym odcineczku zdążymy, czy w następnym temat ogarniemy. Ale naprawdę dość sporo do zrobienia mamy. 70 to bodajże coś koło stówki udźwigniemy. O jeny, nawet więcej. Jeszcze ze 20. 30? Nie. Jo, jeszcze. Kurde, nigdy wycelować nie potrafię. Aha, tu już nie odłożę. Dobra, tu odłożymy te 7. Bodajże 7. Jeszcze. Oj. Z tym celowaniem. Dobra, mam to w planie. Świnia, chodź. Chodź tu, świnia jedna. A gdzie świnia druga? Gdzieś się tutaj O, jest, dobra. Mamy, więc na szybko zasuwamy. Teleporta wykonamy, na PGR wyruszamy. Oczywiście, coście byście nie mówiliście. Czasem sobie pojeżdżamy, czasem teleporta wykonamy, ale... O, nie, bo mnie zaczepi. Kurde. Chodź ta, me świniaczki. Dużo jest do robienia. Piszcie śmiało w komentarzach, jak wy to wszystko ogarniacie. Czy może ja taką dużą farmę tutaj wytwarzałem? Czy co tu się innego wydziało? Świniaczki, prosiaczki. Tutaj szczotkę mamy, tak jest. Zaraz was tu powyczyszczamy. Chodź ta tutaj do środeczka. O, tak jest, dobra. Od razu cię odstawimy. Od razu cię tu cyk z każdej strony wyczyścimy. Niby 100% mamy, ale potem co do sprzedania przychodzi, to on mi tutaj, nie wiem, brud za paznokci odlicza, czy co. Dobra, mamy. Dziękuję. Ja tą szczotkę tu odstawiam, bo potem zapominam o szczoteczce. Pohandluję. Słuchaj, słomy dla ciebie trochę mam, 2200 za nią zyskam, sprzedaj swoje zwierzęta, no i właśnie, czystość 99%, 1200 sprzedajemy i, no 1300 można powiedzieć prawie, i okej, i dziękujemy, 19 tysięcy na kuncie mamy. Dobra, teraz się do tej kobiciny tutaj z jajkami wybieramy, może jakie kwiaty byśmy jej wręczyliśmy. Może byśmy to tu zrobiliśmy.
Marysia! Marysia, me kochanie! No właśnie, powiedz, co się z nami stanie. Ej, Marysia, me kochanie, pohandluję? Słuchaj, ja mam dla ciebie jajeczka i teraz jeszcze pogodomy. Papierosy. Słuchaj, ja mam bukiet kwiatów dla ciebie. Piękny, prawda? Wszystko w porządku u ciebie? Zagadanie, można tutaj stracić pracę. No dobra, to do widzenia. To do widzenia, to ja dziękuję. Już idę do twojego kierownika. Już z nim zara pogodomy. Zaraz z nim tutaj sprawę pozałatwiamy. No, wio. Wio, 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 fidi flo. Łe, nie! Szkurna! Maciuś! Co ty mi tu odpiernialasz? Ale Marysie, jak już mieć będziemy, jak Luna nami, jak Luna się naszymi zwierzętami zajmie, to my normalnie na ostro, ale tu, ale nie, no do Marysi takim brudasem. Słuchaj, on czekoladę propsuje, to ja dla niego czekoladę mam, z dwie naleweczki też może mu dam, no i jeszcze z cigaretów parę mamy, więc coś mu też tutaj podamy. Ho, kierownik, słuchaj. Pogodomy. Słuchaj, ja dla ciebie mam papierosa. Propsujesz? A tabliczkę czekolady propsujesz? No i na full mnie lubujesz. I naleweczki już ci nie dam i ja to sobie później sprzedam. Przecież wiesz, że staram się o jej rękę. Dasz Marysi spokój? Tak, zajmę się tym, nie ma sprawy. Cieszą mnie twe słowa, taka dobra twoja mowa. Jak tam się masz dzisiaj? Nie mam czasu na głupoty, masz jakąś sprawę? Kurde, papierosa ci dałem, czekoladę ci dałem, a ty do mnie nie masz czasu na głupoty? A kontrakty? Ech, pal licho twe kontrakty. Do dziennika zaglądamy, już Marysię tu witamy. Maria, Maria, ofiaruj pierścionek zaręczynowy. Słyszałem, że nasz sołtys mógłby odsprzedać zacny pierścionek. Bliźniaki opowiadały z kolei o skarbie w starej cerkwi w lesie. Tyle, że niedźwiedź jej pilnuje. Fajnie byłoby po prostu wyłowić taki skarb, ale życie rolnika to nie jest bajka ani trochę. Okej, okej. Patrz, ja już to robię. Ja już to robię. Kajmy farmę Tadeusza mamy. Cyk, już do niej potwierdzamy. Mam nadzieję, że wszystko... co mieliśmy, to wszystko załatwiliśmy. Tutaj najpierw byśmy polecieliśmy, troszkę byśmy pohandlowaliśmy. Najpierw pohandlujemy. Słuchaj, bo ja od ciebie buteleczki kupuję, to na pewno ci propsuje. Malinówkę chętnie ci sprzedamy. Cukru raczej nie potrzebuję. Może borówek chętnie od ciebie odkupuję. Maliny, maliny dla mojej dziewczyny, a dawaj maliny. Też chętnie poprzerabiamy, zacierów nie dziękuję, tutaj raczej wszystko. Słuchaj, ale jeszcze cukru od ciebie, cukru nigdy za wiele, bardzo dobrze. O, jabłuszka, jabłuszka też, bo jabłuszek nie produkuje. Dobra, słuchaj, pogodomy, umów się na randkę ze Stefanem, bardzo cię proszę. No i pięknie, myślę, że nie będzie z tym problemu, super, już to mamy, znowu dziennik otwieramy. Odwiedź księdza Mateusza, to za chwilę. Księdza to za chwilę. Ofiaruj pierścionek zaręczynowy, okej. Okay. Do Marii, okej. Okay. Zdobądź serce Heleny, odnajdź pamiątkę po matce. Anny, pokonaj Tekle. No Tekle później, znajdziemy później. A gdzie to było? A, i tu mamy pierścionek. Dobra, już to wszystko mamy. Już niebawem ten temat pozakańczamy, ale najpierw zobaczymy, czy niedźwiedzia nie spotkamy. Grę sobie zapiszę, tak, aby jakby co by nie było, bo strzelby mi się nie zabrało i co by ino na tego niedźwiedzia się nie natrafiało. Dobra, w cerkwi jestem. My? Tu jakie złomy mamy? O, mam. Udało się. Bier te złomy. O, o, tam coś mamy.
A, otwórz. Da radę. Ale skrzynia, ale skarby. Biorę wszystko. Ale pierścionka nie mamy. Łe. Łe. Na suficie. Jest skrzynia. Jest kolejna skrzynia. Jest i malina. Dobra. Teraz na górę. Na górę się wybieramy. Co ino niedźwiedzia nie spotkamy. Dobra, kaj ta skrzynia tutaj była. Tu jest. O kurde. Aj. Ue! Ale ja się do niej nie dostanę. Łocie panie, tu drabiny potrzeb. Ła! Niedźwiedź! Ła! Niedźwiedź! Nie! Nie, niedźwiedziu! Nie, mój kochany! Ja chcę do swej mamy! O! Siu! Ale ciężko! Ale już gorąco było! To by się tu nie spełniło! A czekaj, a czy my tu drabiny u niego nie kupimy? A ty drabiny gdzieś nie miałeś? Weź no pożycz mnie drabina, hopie! Ohądlujemy! Kurde, ciulu, drabiny nie możesz! No nie, no co za hop? Ale jestem ciężki. Jestem przeładowany. Ale dobrze, skarby mamy. Bardzo dobrze z tematem pojeżdżamy. No i naprawdę, bardzo dużo do zrobienia mam. Tu z drabiną do cerkwi przyjechać musimy. Do lasu po zwierzynę pojechać musimy. Do Tekli, co jej wpierdzielimy. No naprawdę. A chociaż Tekla to akurat to jest jakieś tam zadanie. Nie o tą rękę się staramy, tylko pierścionka poszukać mamy, ale. A, tam jeszcze tego skarbu mamy ze zdjęcia poszukać. O, panie, ale będzie tutaj granie. Dobra, ja sobie w tym momencie do farmy podróżuję, a tobie za oglądanie w tym momencie dziękuję. Co by nie było. Stój! Moja świnia! Miód malina! Stój! Hopie! Przecież to moja świnia! To jest ta, co mi tam pospierdzielała. Pasowałoby się czegoś napić. Zara, Kazimierz! Pa, jakie słabe upasienie! Ona się zagubiła normalnie, me marzenie! Chodź tu, świnko, ma kochana! Chodź tu, proszę, i do pana. Tylko czekaj, ja tu, wiesz co? Ja tu ino. Czego tu tak dużo mamy? Złom sobie poodkładamy. Od razu cukier też dupnimy. I do cukru co nieco dorzucimy. Może te granaty, co tu jeszcze takie ciężkie? O, sidła kolejne mamy. No i już dobra, już waga się zgadza. Cyk, lecimy. Coś my byśmy tego wora tam nie zgubili. Dobra. No i znowu się rozgadałem. W tym momencie dziękuję za oglądanie. Zapraszam na kolejne spotkanie, które niebawem na kanale. My bawimy się ciągle, bawimy się wspaniale. A w następnym odcineczku oczywiście dalej gramy, dalej z tematem sobie podziałamy. Świnia. No patrz ta, jak ta świnia mi się teraz bagowała. No co za cholera mała. Chodź tu. O. Tu, do środeczka. Tu. Idź do koryteczka. Tak, idź się najedz.